Francja sprzed rewolucji była monarchią chrześcijańską, w której kościół w pełni zlewał się z władzą. Król był koronowany w katedrze w Reims. Arcybiskup błogosławił go olejem z koronacji pierwszego króla Francji. Istniała więc pewnego rodzaju więź sakralna. Napoleon z Parodiundy chciał być ukoronowany tak jak wcześniejsi królowie Francji. Chciał, aby to papież nałożył mu koronę, ale w chwili, gdy miał to uczynić, Napoleon sam wziął koronę i założył ją sobie na głowę. Myślę, że to jest właśnie parodia świętego obrzędu. W czasach Ancien Régime król był sługą Bożym, a Napoleon pokazał tym czynem, że to Bóg jest jego sługą. To wszystko nie przeszkodziło jednak temu, by wiele lat później generał de Gaulle okazywał swoją wiarę katolicką. Chodził na mszę co niedziela, przypominając zarazem o chrześcijańskich korzeniach Francji. Zdjęcia ukazywały się w mediach i nikt nie mówił, że jest w tym coś złego, a działo się to w latach 60. w republikańskiej Francji. Dzisiaj byłoby to niemożliwe. Za czasów de Gaulle'a Francja nie była aż tak zdechrystianizowana jak dziś. Wówczas 80% społeczeństwa w niedzielę chodziło na mszę świętą, podczas gdy dzisiaj jest to tylko 2%, czyli prawie nikt.